gra w futbol stołowy, bo tak się profesjonalnie nazywa ta dyscyplina, odbiega bardzo dużo od tak zwanej gry barowej, gdzie po prostu sobie chodzimy, kopiemy do przodu, robimy kręciołki tak zwane. U nas gra polega na tym, że zaczynamy z linii piątki, czyli z pomocy. Mamy za zadanie przejść na linię 3, czyli na atak i oddać jakiś strzał. Razem jakby z krakowskim klubem piłki stołowej gramy w klubie TCF Hub. Razem trenujemy i udoskonalamy wszystkie jakby techniki. Mamy taką małą społeczność w sumie w Krakowie zajawieńców od piłkarzyków. Krakowski klub piłki stołowej powstał jakieś 13 lat temu. Obecnie siedzibę mamy tutaj na Nowej Hucie, w osiedlu Zielonym 9 w klubie TCF Hub. Końcem września organizowaliśmy klubowe Mistrzostwa Polski, w których wystartowało 11 drużyn. W półfinale rywalizowaliśmy z najtrudniejszą dla nas drużyną, to z toruńskim klubem futbolu stołowego. Natomiast w finale wygraliśmy z zeszłorocznym triumfatorem, z wrocławskim klubem piłki stołowej. We wrześniu wywalczyliśmy Mistrzostwo Polski. Dzięki temu zagwarantowało nam to wejście do Ligi Mistrzów, która odbędzie się w Rzymie. I jedziemy właśnie z całym klubem i będziemy już we Włoszech reprezentować swój klub. Będziemy grać jako Polska i będziemy walczyć o tytuł klubowego mistrza świata. Żeby zacząć grać w piłkarzyki, trzeba mieć na pewno dobry refleks i wytrwałość, ponieważ każde zagranie, każdy strzał wymaga dużej ilości pracy i po prostu trzeba ćwiczyć. Gra w piłkarzyki rozwija przede wszystkim umiejętność koncentracji, no i też, co jest najważniejsze, walkę ze stresem, ponieważ mecze są naprawdę stresujące. Więc tutaj jakby odporność w sytuacjach stresowych no jest bardzo, bardzo ważna. Nasz klub działa dwutorowo. Z jednej strony trenujemy i jakby rozwijamy się sportowo. Z drugiej strony chcemy wciągnąć w to młodych ludzi, które mają zostać przyszłością tego klubu i zarówno piłkarzyków w Polsce. Wszystko zaczęło się od tego drzewa. To jest dąb, który rósł kiedyś w ogrodzie. Całkiem niedawno, bo w czerwcu tego roku, na przełomie czerwca i lipca, został ścięty, ale nie został ścięty bez przyczyny. Ten dąb był chory i diagnozę postawiono w marcu, w kwietniu, ale w tym samym czasie zawiązywaliśmy partnerstwo lokalne i jako partnerstwo, pracując tutaj sobie w Ardzonie i wymyślając pomysł na projekt, przyglądaliśmy się temu, co dzieje się z dębem. Mieliśmy pomysł na projekt, który będzie dział się w obszarze przyrody, a to, że w tym momencie następował koniec historii tego dębu, był dla nas początkiem nowej opowieści. Nasz wspólny projekt Kreacje w sieci kultury, który wtedy wymyślaliśmy, bierze właśnie swoje źródło z historii trzeciego drzewa, z historii tego dębu. Postanowiliśmy, że dąb z nami zostanie. Dąb teraz służy różnym celom edukacyjnym, animacyjnym i twórczym. Te wszystkie cele są realizowane właśnie przez różne działania, które proponujemy osobom od początku września. I dzisiaj mamy jedno z wydarzeń, które wspólnie stworzyliśmy, czyli piknik sensoryczny. Nasz piknik sensoryczny ma dwa takie główne motywy przewodnie. To jest światło i to jest przyroda. W związku z tym odbywają się trzy warsztaty dla różnych grup wiekowych, bo są warsztaty fotografii odtworkowej dla dorosłych, warsztaty rodzinne z cyjanotypii, gdzie również bawimy się światłem na światłoczułym materiale, no i warsztaty dla tych najmłodszych, dla dzieci z rodzicami i z opiekunami, opiekunkami. Warsztaty Dotknij Światła, gdzie sensorycznie również pracujemy i bawimy się przedmiotami.
Dzisiejsze warsztaty polegały na wykonaniu własnoręcznej kamery obskury, a następnie fotografowaniu przestrzeni wokół budynku Artzony. Fotografię wykonywaliśmy właśnie za pomocą kamery otworkowej, czyli kamery obskury, a następnie procesowaliśmy to w ciemni, gdzie dostaliśmy finalnie negatywy, które posłużą do wykonania odbitek pozytywowych. Podczas warsztatów Dotknij Światła wspólnie dzieci i rodzice pracowali przy ręcznie skonstruowanych stolikach świetlnych, na których pojawiały się różne ziarnistości. Dzieci mogły również bawić się w piaskownicach sensorycznych. Robiliśmy też teatrzyk cieni i zakończyliśmy zabawą sensorycznymi piłkami. Na dzisiejszych zajęciach zajmowaliśmy się jedną ze szlachetnych technik fotograficznych, jaką jest cjanotypia. Tematem był światłoczuły krajobraz. Wykorzystywaliśmy rośliny tutaj okolicznych parków, łąk nowochódzkich i całej zieleni nas otaczającej.